Dziś w programie spotkanie opłatkowe w londyńskim POSK-u. Świąteczna paczka dla potrzebujących. Jest to wspaniały projekt, który zjednoczy Polaków. Londyńskie przygody Jana Kiepury. Skoczył po koncercie na maskę swego samochodu, by zaśpiewać dla szalejących na zewnątrz panów. Magazyn z wysp na wesoło. Następny Indiana Jones może być kobietą. Organizowane corocznie od początków istnienia Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego spotkania opłatkowe gromadzi na wspólnym kolędowaniu i dzieleniu się opłatkiem członków i sympatyków POSK-u, a także przedstawicieli organizacji emigracyjnych i polskich dyplomatów. A w świąteczny nastrój wprowadził gości występ aktorów sceny polskiej UK. POSK to wielka rodzina. My tutaj przychodzimy, spotykamy się, żeby razem celebrować opłatek, święta Bożego Narodzenia, żeby było pięknie, żeby było rodzinnie i jesteśmy tutaj wszyscy. Zapraszamy każdego, komu POSK jest bliski i któremu kawałek serduszka tutaj zapadł. Razem, ciepło, rodzinnie w POSK-u. Na drogę w ciemności wszyscy czują się bardzo miło, wszyscy czuli się oczekiwani. Słyszałam komentarze przy stole, że czekają na to wydarzenie i czekają, by się tutaj spotkać, by się podzielić opłatkiem, by porozmawiać. Czasami są osoby, które widzą się ten jeden raz w roku. Czym prędzej się wybierajcie, to Betlejem pospieszajcie. Ja chyba nie opuściłam od momentu, jak powstał POSK, ani jednej wigilii tutaj. Tu były zawsze, co roku piękne wigilie, bardzo tradycyjne. Powiedziałabym może z większą tradycją niż dzisiaj, ale zawsze życzliwie. Ludzie płakali, szczęśliwi byli, że się spotkali. Bardzo długo trwały życzenia. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki. Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. Przepiękne przedstawienie świąteczne, nastrój cudowny, wręcz rodzinny, ale i przede wszystkim cudowne towarzystwo, cudowni ludzie, którzy tworzą tę atmosferę. Na 2023 rok chcielibyśmy sobie życzyć, aby ludzie zobaczyli i poznali POSK troszkę z innej strony, aby wszyscy również byli w zdrowiu, radości. Mam nadzieję, że zarówno i POSK, i Polacy w całej Wielkiej Brytanii będą mogli przywitać nowy 2023 rok w radości, zdrowiu i wspólnocie. Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wolontariusze Polish Clan Association już po raz trzeci zorganizowali zbiórkę Świąteczna Paczka Wsparcia, dzięki której do potrzebujących trafiły najbardziej potrzebne artykuły. Pakujemy dzisiaj tutaj paczki dla kilku grup Polaków w potrzebie. Mamy jedną grupę potrzebujących bezdomnych. Mamy też rodziny samotne matki, więc to są właśnie osoby, którym pomagamy. Staramy się, żeby w każdej paczce był mini stół wigilijny, czyli tak symbolicznie śledziki, barszczyk, krokiecik. Bezdomni dostają ciepłe skarpety, bieliznę, kurtki. Rodziny dostają prezenty dla dzieci. Tutaj jest pani, która może rozwozić, to moglibyśmy dopakować jej, jeżeli macie już gotowe. Jeszcze nie gotowe? W tym roku zgłosiło się do nas dużo nowych osób, które również potrzebują
potrzebują wsparcia. Była taka forma na internecie i można było zgłosić osobę potrzebującą. Przy prowadzeniu akcji, jak co roku, pomaga nam polska ambasada w Londynie, jak również lokalne polskie sklepy, lokalna społeczność, która dorzuca swoje rzeczy w sklepach, jak również wolontariusze, których co roku nam przybywa. Kiedyś sama jako dziecko dostawałam takie paczki i pamiętam, jaka to była radość i chciałabym, żeby inni też mogli tego doświadczyć. Angażujemy się od 3 lat co roku i jest to wspaniały projekt, który zjednoczy Polaków. Dostarczamy paczki ludziom, którzy nie mają możliwości czasami jakoś wyprawić sobie tych świąt. Uważam, że cel jest szczytny. Nie spodziewałam się, że lista osób, które będą potrzebować pomocy, jest aż tak długa. Najlepszą taką informację będzie po prostu udać się do sąsiada i zapytać zwyczajnie, czy przypadkiem nie potrzebują jakiejś pomocy. I na tym właśnie polega jednoczenie rodaków. Są wolontariusze, którzy są chętni pomóc. Każdy dostał tą listę, no i teraz rozwozimy do każdej rodziny potrzebującej te paczki. Dziecko się na pewno ucieszy z tego powodu, bo taka pomoc, tak? Nie ma tych pieniążków tak dużo, tym bardziej w dzisiejszych czasach, więc jak najbardziej. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dzięki. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Jan Kiepura, chłopak z Sosnowca. Ten, co śpiewał brunetki, blondynki i wskakiwał na samochody, by śpiewać dla swoich fanów. Tak popularnie kojarzy się nam jeden z najznakomitszych tenorów w historii opery, ale kariera Kiepury to przede wszystkim wielkie role na światowych scenach i dużym ekranie, a także lukratywne inwestycje i szczęśliwe małżeństwo z równie utalentowaną, co piękną Martą Eggert. Przypomnijmy kilka londyńskich kart z jego błyskotliwej kariery. Z początku niewiele wskazywało, by młody Jan miał zostać artystą. Grał w piłkę, uprawiał boks, śpiewał w chórze, należał do harcerstwa, a rodzice pragnęli, by studiował prawo. Nie ukończył 20 lat, kiedy wziął udział w Powstaniu Śląskim, pomagając przedtem ojcu w składaniu karabinów maszynowych. A jednak miłość do śpiewu zwyciężyła, a głos nadzwyczajnej siły i urody utorował drogę do wielkiej kariery. Przełom nastąpił w Wiedniu roku 1926 w roli Kalafa w Turandot Pucciniego, a rok później wyprzedane koncerty w londyńskiej Royal Albert Hall, do której powracał wielokrotnie. Kiedy wystąpił tu w roku 1954 ze swoją żoną, bilety rozeszły się tak szybko, że koncert musiano powtórzyć dnia następnego, a Kiepura swoim zwyczajem skoczył po koncercie na maskę swego samochodu, by zaśpiewać dla szalejących na zewnątrz fanów. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Rok później Jan wraz z żoną i dwoma synami zamieszkali przy Ashley Gardens. Kiepura był człowiekiem niezwykle wszechstronnym, zarówno artystycznie, jak i w życiu. Choć triumfy święcił w operach takich jak Faust, Rigoletto, Turandot czy Tosca, nie stronił również od operetki. Podobno ówczesny dyrektor Metropolitan Opera w Nowym Jorku odradzał mu tę drogę, ale śpiewak nie posłuchał i całe szczęście. W maju i czerwcu 1955 roku wystąpił wraz z żoną w stojącym za moimi plecami Palace Theatre. W programie wesoła wdówka Franza Lehara, którego znali osobiście. Wśród publiczności znalazła się przyszła wielka gwiazda scen operowych Joan Sutherland, która po latach przyznała, że to dzięki Kiepurze i Eggert również zaczęła śpiewać operetkę, która na pozór lżejsza wymaga głosów najwyższej próby i wyczucia stylu. Jan Kiepura był mężczyzną nie tylko obdarzonym wspaniałym głosem, ale również niezwykle przystojnym, o czarujących manierach i władającym kilkoma językami.
Jego kariera w filmie była wówczas zjawiskiem bez precedensu. Dość powiedzieć, że zagrał w ponad 20 filmach, które odniosły sukcesy kasowe po obu stronach oceanu. Przynajmniej 3 z nich zostały wyprodukowane i nakręcone w Londynie, a wśród nich My Song for You z roku 1934, zrealizowany w istniejących niegdyś za moimi plecami Limegrove Studios, należącymi do brytyjskiej filii Gaumont. Kiepura był człowiekiem swojej epoki, czasów, w których śpiewak operowy mógł podbić Hollywood, a wielki pianista zostać mężem stanu. Była to epoka ludzi odważnych, niewiarygodnie wszechstronnych i charyzmatycznych. Pamięć o Kiepurze żyje nie tylko dzięki nagraniom i filmom, ale również dzięki festiwalowi jego imienia w Krynicy Górskiej oraz hotelowi Patria, który choć zrujnowany, nadal stoi. O jego spuściznę dba również jego syn Marian, znakomity pianista i strażnik pamięci wielkiego śpiewaka. Usta milczą, dusza śpiewa, kocham cię. Z kart historii brytyjskiej Polonii. 130 lat temu, 29 grudnia 1892 roku, urodził się Ludomił Rajski, polski pilot, generał brygady. W czasie I wojny światowej walczył w legionach, a następnie w lotnictwie tureckim. Podczas wojny polsko-bolszewickiej dowodził 21. Eskadrą Niszczycielską, jedyną jednostką bombową w lotnictwie polskim tego okresu. W dwudziestoleciu międzywojennym przez wiele lat piastował stanowisko dowódcy lotnictwa polskiego. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Anglii, był dowódcą polskich sił powietrznych na Bliskim Wschodzie. Podczas Powstania Warszawskiego jako drugi pilot w ramach misji ochotniczych w składzie dywizjonu 318 wykonał osobiście 5 lotów ze zrzutami dla walczących powstańców. Po wojnie zamieszkał w Londynie, zmarł 11 kwietnia 1977 roku. I tak oto dotarliśmy do ostatniego materiału w 2022 roku, w którym zapraszamy Państwa za kulisy magazynu z Wysp. Życzymy miłego podglądania i do siego roku! Jest to program kulturalny, więc skupmy się. Mojego pytania nie słychać. Powtórz jeszcze raz pytanie, poproszę Cię, dobrze? Tak, szeroko, pewnie. Bo mi tak spódnica nie pozwoli. Ostrzegam Cię, mam w ręku nóż i zaraz Cię nie pchnę! Cały czas przypominam, żeby gadać po polsku. Pewnie, przynajmniej bym pana złapił. Zaraz, zaraz. A więc nie zaczyna chyba, nie? Jeszcze raz zagrajcie. Coś się wytnie. Następny Indiana Jones może być kobietą. Może? Jestem aresztowana! Widzieliście, jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Pracowałem jako w Urzędzie Stanu Cywilnego na Nowym Świecie. Dawałem wielu ludziom śluby wtedy, między innymi pamiętam, że ożeniłem Łazukę. To było jego drugi ślub, chyba miał 4. Jako telewizja Polonia na rowerze strażackim pilnujemy, aby wszystko dobrze zrelacjonować.
Z tej strony Natalia Kurpulska w wyjątkowym miejscu Guildhall w Londynie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów telewizji Polonia. Nazywam się Karolina Bielawska i jestem nowo ukoronowaną Miss Świata. Pozdrawiam serdecznie z Londynu, z polskiego ogniska, wszystkich widzów TVP Polonia. Od czasów studiów Londyn stał się moim domem. Tutaj mieszkam, mam swoje ulubione miejsca i uwielbiam tutaj wracać po światowych turniejach.